Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym samouczku w Farming Simulator, poradniku jak nawozić. Tym razem będziemy, słuchajcie, uczyli się nawozić nasze plony. Witaj w drugim samouczku, nauczysz się tu nawozić pola w celu uzyskania jak najwyższych plonów. Wskakuj do ciągnika, no to już mamy, słuchajcie, podłączymy sobie wszystkie te zestawiki, kotleciki, które mamy. Obornik to świetny nawóz. Nie pachnie ładnie, ale jest bardzo ekonomiczny. Uzyskasz go za darmo, jeśli trzymasz krowy i świnie. Wybierz rozrzutnik obornika i włącz go, dzięki czemu łatwo będziesz równomiernie rozprowadzać nawóz po polu. Dobra, puść obciążnik to na V. Dobra. Zmieniamy narzędzie, włącz rozrzutnik obornika. To my jesteśmy tak średnio na ustawieni, chociaż no dobra, nie bez celu. Włączamy. Zobaczymy. Wiecie, ja się tu oddalę. Rozrzucamy ten obornik. To tak się zastanawiam, patrzcie, wrzucam obornik i to jest już po skoszonym polu wrzucam obornik, czyli jeżeli się nie mylę. Dobrze, dzięki temu użyźniasz glebę. Za każdym razem, kiedy coś z nią zrobisz lub kiedy rosną na niej plony, możesz dodać kolejną... Aha! Za każdym razem, gdy coś z nią robisz lub kiedy rosną na niej plony, czy nawet jak rosną plony, to mogę rzucać obornik. Aby uzyskać maksymalny plon, pole powinno się nawozić trzykrotnie podczas wzrostu roślin. No dobra, okej, to wiemy. Nojówka, o rany, no niestety śmierdzi, ale jest za darmo, jeśli tylko masz zwierzęta. Skorzystajmy więc z niej, okej, no dobra. Podłączymy wszystko. Mamy gnojóweczkę. Dobra, cyk. Dobra, przełączamy na G. I włączamy. Tak to wygląda. Ona jest nawet lepsza, słuchajcie, ta gnojówka, z tego co widzę. Ją nawozimy, słuchajcie, jak już jest to pole chyba na kolejne dobrze wykonała, więc teraz ładnie pachnący nawóz jest taki pastownik, to również tani, łatwy sposób poprawy wysokości plonu. W przeciwieństwie do poprzednich metod nie trzeba go napełniać, ale może być używany tylko w niektórych stadiach wzrostu plonów, kiedy rośliny już wzejdą, ale zanim bardzo urosną. Okej. Okay. Dołącz obciążnik do ich pastownik. Okej, okay, no dobra. Po czym rozłóż go i podejdź do pola. Pastownik wyrywa drobne chwasty, dzięki czemu rośliny mają lepsze warunki do wzrostu, ponieważ nie muszą konkurować z chwastami. A, rozumiem. No dobrze. Rozłożymy sobie ten chwastownik. Niepotrzebnie tu mam stronę internetową włączoną w ogóle. Ok. No i słuchajcie, lecimy. Puść, podnieść, opuść. Ok, no to lecimy, słuchajcie. Wyrywamy te chwasty. Będziemy wiedzieć. W poprzednim odcinku uczyliśmy się, słuchajcie, obrabiać to pole. Czyli pierwsze mieliśmy, słuchajcie, orka, potem orka, jeszcze jedno i zasianie, także spoko. Wspaniale, chwastownik świetnie się nadaje do łąk, gdyż trawa rośnie nieustannie, dzięki czemu chwastownika można używać często. Trawa jest też mniej delikatna niż rośliny uprawne. Nawóz sztuczny, płynny lub w worku jest dość kosztownym rozwiązaniem, ale jest też bardziej wydajny i nie trzeba używać go tak często. Również maszyna do rozprowadzania go po polu jest w stanie objąć spory areał naraz. Okej, no dobrze. Teraz tu ten opryskiwacz sobie i obciążnik dołożymy. Dobra.
Patrzcie, łohoho! Powiem wam, że obszar rzeczywiście jest bardzo duży. Bardzo ładnie nam poszło. Ostatni może najciekawszy sposób nawożenia to rośliny międzyplonowe. W naszym przypadku jest to szybko rosnąca rzodkiew oleista. Wymaga trochę więcej czasu, ale też jest tania. Ostatni może sposób nawożenia rośliny... Okej, czyli międzypolowe jakieś rośliny. Po zebraniu plonów możesz posiać rzodkiew oleistą zamiast roślin uprawnych. Kiedy rzodkiew dojrzeje, zamiast ją zebrać, należy zaorać pole, dzięki czemu wprowadzisz do gleby mnóstwo substancji odżywczych na następne cykle. Aha, kiedy rzodkiew, czyli widzicie, po zebraniu plonów możesz posadzić rzodkiew oleistą. To jest coś ciekawe. A potem zaorać, jak urośnie. No dobrze, będziemy się tego uczyć na pewno. No i możemy zaorać to pole i wtedy ją nawieść, tak? To pole nawieść wtedy. Już coś wiemy przynajmniej. Oj, tutaj nierówno pojechałem. No i bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście musicie mi wybaczyć, w ten sposób będę orał to pole. I ładnie nam idzie. Proszę bardzo, inny sposób nawożenia całkowicie naturalny. Z dostępnych metod nawożenia wybierz te, które lubisz lub te, które, na które cię stać. Pamiętaj tylko, że w celu uzyskania jak najlepszych plonów od siewu do żniw pola trzeba nawozić trzykrotnie. Od siewu do żniw. Nieźle. Jeśli chcesz, możesz przyjąć też inne, bardziej zaawansowane samoszki lub od razu przejść do trybu kariery. Okej, no i widzicie, moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za odcinek. No i co? Mamy tutaj kolejne. Myślę, że tym się zajmiemy jakoś niebawem. Trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie. Cześć, moi drodzy.